Na czacie już były propozycje współpracy i wsparcia badań. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie wiem, czy w charakterze osoby, która będzie testowała na sobie, czy może jeszcze w jakiś inny. I widzę też różne inne wpisy, między innymi pełne szacunku dla Państwa i moich gości. Teraz musi paść pytanie dla czatujących na www.radioszczecin.pl. Jak brzmi to pytanie, Pani Karolino? Pytanie jest takie. Jak inaczej nazywamy odbicie źródła światła w rogówce? Jak inaczej nazywamy odbicie źródła światła w rogówce? Pan Michał wpisuje to pytanie na czat, a dla telefonujących jakie będzie pytanie od razu? Jakie pasmo światła wykorzystywane jest w popularnej technice detekcji źrenicy oka? To jest pytanie dla tych wszystkich, którzy zadzwonią do radia 91 421 9200. Jak już mówiła pani Karolina, nagrody to są, nazwijmy to, pokrowce czy torby na laptopy i również inne torby czy plecaki, ale w odniesieniu do rozmowy, która była nagrana w czasie targów, to muszę zapytać, panie Bartku, czy to rozwiązanie, nad którym pracujecie, czy eye tracking, może mieć zastosowanie dla ludzi, którzy mają jakieś problemy ze zdrowiem, są, nie wiem, sparaliżowani, czy... Jak najbardziej. To jest jedno z tych bardziej pozytywnych, nazwijmy to, zastosowań całej techniki eye trackingu i wszelkich rozwiązań, które, no, które opierają się na badaniu zachowania ludzkiego wzroku. Już od samego początku, kiedy powstawały takie urządzenia pozwalające śledzić punkt spojrzenia, punkt skupienia wzroku obserwatora, myślano nad tym, jak wykorzystać tą technikę, aby pomóc ludziom. Szczególnie interesującym takim odbiorcą tego rodzaju systemu może być osoba, która w wyniku wypadku pozostaje sparaliżowana. Wtedy z trudnością wielką dla tej osoby może być porozumiewanie się z komputerem z użyciem takich klasycznych urządzeń wejścia, jak na przykład myszka komputerowa. Tutaj na pomoc właśnie przychodzi eye tracking, przychodzą urządzenia, które są w stanie w jakimś dosyć sporym, wbrew pozorom, stopniu zastąpić takie urządzenie mechaniczne poprzez analizę tego, gdzie użytkownik patrzy. Można zastanowić się nad budową jakiegoś systemu operacyjnego, który wykorzystuje właśnie spojrzenia, interpretuje je i w ten sposób pozwala kontrolować cały komputer. Są idące w tym kierunku badania, są nawet już gotowe prototypy, na przykład w tym roku na Cebicie właśnie i w ubiegłym także roku skandynawska firma Tobii zaprezentowała laptop z prototypowym systemem operacyjnym, którym steruje się właśnie z użyciem oczu. Ale jeżeli chodzi o takie ścisłe użycie eye trackingu u osób niepełnosprawnych, jest taka bardzo, jest tak w naszej branży często powtarzana, bardzo pozytywna właśnie historia dotycząca graficiarza, który doznał wypadku i od tego czasu jest przykuty, jest przywiązany niestety do łóżka. Po prostu jest osobą sparaliżowaną. Jego znajomi są związani właśnie z dziedziną eye trackingu, pracują w tym kierunku i oni przygotowali dla tego swojego kolegi, swojego kolegi artysty specjalne oprogramowanie i urządzenie, które pozwala mu na tworzenie grafiki, na rysowanie dalej swojego graffiti, swoich tagów. Oni z kolei te narysowane obrazy z użyciem projektora wyświetlają na murach swojego miasta. Jest to bodajże projekt ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli się nie mylę w tej chwili, nazywa się iWriter. Jest to taka bardzo pozytywna historia, która pokazuje, jak wiele zastosowań może mieć tak naprawdę różnorodnych. Wyobraźmy sobie system operacyjny, gdzie po prostu przenosząc wzrok w dolną część ekranu, po prostu jest to interpretowane jako chęć przesunięcia strony, przesunięcia jakiegoś tekstu, który jest wyświetlany. Aha, i jak spuszczam oczy na dół tekstu, to automatycznie to dochodzi do przewijania. Strona się przewija do góry. Jak dokładnie na przykład przesuwam w prawo, to się coś przesunie, fragment rysunku, albo tak jak przy wykorzystaniu tych takich, powiedziałbym, znaczków, że mogę przesuwać mapę, to mogę przesunąć mapę, na którą patrzę na ekranie komputera. Ale tak, proszę zobaczyć, jakie ryzyko
tutaj się z tym wiąże. Mogą być niechciane ruchy. Mhm. No tak, mogą przypadkowo być spojrzymy, tym bardziej, że ludzki wzrok tak działa, że człowiek patrzy, gdzie coś go zainteresuje. No nie wiem, usłyszymy dźwięk, machniemy, że tak to nazwę, oczami i już nam się cała strona przesunie, a myśmy tego nie chcieli.